Dzień dobry. I witam w słusznej Kalifornii. Mam nowy mikrofon, co jest super ważne i już rok bez alkoholu. Nawet kropelki. Chciałbym troszeczkę podsumować, co się u mnie dzieje, bo dawno nie było żadnego vloga. Natomiast musimy to zrobić poza domem, bo u mojej córki są koleżanki i jest po prostu... Więc zapraszam serdecznie, zróbmy mały spacer i zobaczmy, co ciekawego u mnie. 1 sierpnia 2023 roku przestałem całkowicie pić alkohol, bo założyłem, że jest go za dużo w moim życiu. Miało to jedną dużą konsekwencję. Konsekwencją było to, że alkohol był elementem, który pomagał mi przetrwać moje stresujące chwile. Miałem dużo stresu, piłem. Miałem trudny dzień, piłem. I bywało, że codziennie parę piwek, może czasami coś mocniejszego, tak mijał czas. To był mój sposób na radzenie sobie z moim stresem, którego w biznesie było dużo, z emocjami, którego było zbyt dużo. I nagle przestałem pić alkohol. Z podejrzeniem depresji wylądowałem we wrześniu u psychiatry, gdzie dostałem antydepresanty. To był trudny czas. Przez x miesięcy leżałem, w cudzysłowie, i miałem dużo złych myśli, może tak to powiedzmy. Co jest też super ciekawe, moja waga nie szła też w dobrym kierunku. Tutaj na ekranie widzimy moje zdjęcie 1 sierpnia tamtego roku. A to zdjęcie, które teraz widzimy na ekranie, to zdjęcie przed paru miesięcy, gdy byłem w trudnej sytuacji. Może już nie tak trudnej, ale trudnej. A tak wyglądam teraz. Dzień dobry. Mam 95 kg i już 3 miesiące też jestem w pracy. Zacząłem działać, o tym porozmawiamy troszeczkę później. Natomiast chciałem się podzielić taką osią czasu, aby inne osoby też złapały obraz tego, że to jedna rzecz prowadzi do drugiego, do trzeciego, do czwartego. I alkohol w moim wypadku miał pewne plusy i ekstremalnie dużo minus. I tym się zajmiemy dzisiaj. Zacznijmy od plusów alkoholu, bo są. I o nich też mówiłem już kiedyś. Pierwszy z plusów jest taki, że gdybyśmy teraz ucięli alkohol, czyli mówię taki plus przez minus, to wiele osób, bardzo dużo, miałoby duże problemy właśnie ze swoim zdrowiem psychicznym i to by się kończyło w różny sposób. Ludzie są niestety w jakiś sposób uzależnieni. Ludzie też mają w tym sposób na rozładowanie swoich emocji. Nie znają pojęcia na przykład psychoterapii, więc zostaje im to, co znają od pokoleń, od ojca, dziada. Alkohol jest naturalną rzeczą, gdzie w Polsce kto nie pije, ten dziwny i durny. Może coś w tym jest. Alkohol pozwala, że ludzie są w stanie funkcjonować, niestety. To jest super złe, ale to taki mini plus. Jest też drugi plus. Taki plus przez łzy. Wtedy niestety duża część gospodarki polskiej opiera się na alkoholu. To jest plusem pod względem, że o, są pieniądze z podatku i tak dalej, ale jest związany z tym pierwszy minus. I przejdźmy do tego pierwszego minusu. Cały świat krąży wokół alkoholu. Cały świat krąży wokół alkoholu. Mamy alkohol w mediach, telewizji, reprezentacji polskiej, reprezentacja klubu. Ludzie walą z gwintą, idolami różnych młodych osób. I po prostu bycie niepijącym w dzisiejszym świecie jest nietrendy. Bycie niepijącym jest złe. Trzeba naprawdę dużo odwagi, siły i zaparcia i od czasami oderwania się od swojej grupy, żeby móc nie pić. I to jest dziwne, bo alkohol to, jakby nie patrzeć, jest jakaś forma narkotyku, która wywołuje agresję i inne rzeczy. Natomiast nasz ekosystem, nasze media, nasza popkultura, nasza telewizja, nasz system finansowo-reklamowy jest oparty o alkohol. Nie ma jak się z tego wyrwać. I każdy w to wchodzi, czy chce, czy nie chce. Chyba że trafi na grupę osób przypadkiem, której są osoby niepijące. Albo są w stanie powiedzieć, że hej stary, może troszeczkę zwolnij, nie? Minus numer jeden. Kolejny minus jest taki, że oczywiście bardzo negatywnie działa nasze zdrowie fizyczne. Jak ktoś z was kiedyś rozmawiał z lekarzem, to lekarze często mówią przy problemach z sercem, nie alkoholu, przy problemach z hormonami, nie alkoholu i tak dalej. Oczywiście nie używają brutalnego języka, że przestań brać ten narkotyk. Po prostu mówią, że mniej, bo alkohol źle wpływa na to, co my robimy. Nawet w małych ilościach. Nie odmawiam nikomu pić alkoholu w żadnym przypadku. Mówię o tym, co moim zdaniem jest w alkoholu złe. Ale teraz powiem o największym beneficie moim prywatnym. Tego, że nie piję alkoholu. Jest to, ile ja odzyskałem wolnego czasu. Od maja wróciłem do pracy, też zacząłem spacerować, zacząłem walczyć swoją wagą. I też, co super ważne, zacząłem na przykład czytać książki, takie fikcyjne. Do przykładu, poszło ich od maja już coś około między 25 a 30, wliczając to całą sagę Mrocznej Wieży Stephena Kinga,
jestem teraz w połowie to, Stephena Kinga, Olbrzymia Cegła. Poszło dużo tych książek, dużych książek. Gdy na przykład wcześniej zdarzało mi się o 15 zacząć jakieś alko, albo wieczorem pić alko, które potem kończyło się kacem, uciekała część wieczoru, uciekało też kolejne rano, które było taką iluzją szczęśliwego życia. Te odzyskanie czasu jest dla mnie fenomenem po prostu. Ile wolnego czasu w tej chwili mam na wszystkie aktywności i jeszcze mi zostaje przy jakiś film czasami obejrzeć, bo nie mam co z czasem robić. To żart oczywiście. Dzień dobry z mojego biura. Trochę podsumuję teraz projekt Phoenix. Projekt Phoenix to jest coś, co zacząłem właśnie tu na YouTubie. W chwili, gdy po raz pierwszy wyszedłem ze swojego mroku i nagrałem wideo, mówiąc też o tym, co się ze mną dzieje. I kubek od żony. I wtedy byłem w nieciekawym stanie. Nie pracowałem, byłem większy troszeczkę, jak widać na pierwszym odcinku z tej serii. Ale wziąłem sobie powoli, zacząłem budować. To budowanie było tyle trudne, że było robione małymi krokami. To nie było tak, że w zasadzie, pewna para, 100% produktywności. Nie, ja jeszcze nie odzyskałem 100% produktywności. A więc dużo lepiej już. Zacznijmy może od kwestii takich dookoła zdrowia. To już o tym wspominałem. Mam więcej czasu, dużo czytam książek. Nie takich, trochę papierowych, ale głównie też audioteka. Audioteka stała się moim najlepszym przyjacielem. Leżę w różnych miejscach i słucham. To jest takie, albo chodzę i słucham, bo biegam i słucham. Waga spadła, chodzę 10 tysięcy kroków dziennie, średnio. Czasami więcej, czasami mniej. Co widać też na ekranie, już fajnie to idzie, stało się takim nawykiem. I czuję się rewelacyjnie. Nie bolą mnie kolana, nie bolą mnie żadne inne rzeczy, które mnie bolały. Dużo śpię. Nie mam takich też spadków mentalnych. Zdarzały się czasami, ale to każdy, kto choruje na depresję, też wie, że czasami to wraca. U mnie nie wraca tak często. Myślałem, że będzie wracało częściej. Teraz biznesowo, więc tak. Wróciłem w maju. Nie będę ukrywał, że to, do czego wracałem, nie było idealne pod wieloma względami i było trzeba włożyć sporo różnego rodzaju pracy, żeby to działało, ale postanowiłem uruchamiać i włączać się do rzeczy małymi krokami, żeby po prostu móc cokolwiek zrobić, bo jakbym zaczął wszystko robić naraz, to pewnie bym znowu wylądował w mroku i by było. Więc odnowiliśmy w tamtym miesiącu AdWords, mimo że to był lipiec, najgorszy czas edukacji, ale otworzyliśmy. Tak na zasadzie, jak budować karierę na bazie trendów, nowych technologii. Fajnie wyszło, bo przebiło nasze oczekiwania. Odrobinkę odbudowało to poduszkę finansową, to jest super. W sierpniu startuje nowy produkt w AdWords, więc rozwijamy ich. Ludzie też są w miarę zadowoleni. Plus wymyśliliśmy fajny sposób dla starych klientów, na wiele rzeczy na zasadzie też przyszłość i teraz, więc działamy. Więc AdWords się rozwija i jest na dobrej drodze. Gdy to nagrywam, dzisiaj uruchamiamy też odnowienie naszego projektu z Mariuszem Hojdą o nazwie Cool Guys Capital. Paweł Kuryłowicz nas opuścił, ale dołącza nowa osoba, która nam pomoże. Jak masz ochotę, pod spodem też jest link, jest wideo na YouTubie, gdzie mamy pierwsze nasze wideo o tym, jak Mirek inwestuje na giełdzie. Mam oszczędności, część swoich oszczędności na giełdzie i tam inwestuję. I wracając teraz na chwilę do pieniędzy, zrobię przeskok. W tym roku zarobiłem około 0 zł i pewnie zarobię do końca roku drugie tyle, ale chociaż mam nadzieję, mam taki plan, żeby w grudniu, do grudnia już zarabiać pieniądze, bo teraz wszystko, co w firmach jakkolwiek powstaje, nie powstaje tego jeszcze aż tak dużo, ale już zaczęła powstawać, zostawiam w firmie, bo poduszki finansowe w firmach niestety. Więc teraz czas odbudowy. I dobrze, że były te poduszki finansowe, bo gdyby nie było tych poduszek, to byśmy nie byłoby co zbierać. Ale prywatnie mam oszczędności, miałem przyjemność sprzedać swoją firmę, murowisko i zostało mi trochę oszczędności w różnych miejscach, są poalokowane i to pozwala mi żyć. Nie martwiąc się za bardzo, co ja będę jadł w następnym miesiącu. To jest plus. Jak są ludzie czasami, którzy nie mają żadnych pieniędzy i przechodzą przez depresję, to moje całe serce jest nimi, bo to jest na pewno super ciężkie. Biznesowo jest wiele rzeczy, które mam na swojej mapie do zrobienia i które się realizują w tle. Natomiast AdWords odnowione, Cool Guys jest w trakcie odnawiania i inne rzeczy też się dzieją. Natomiast na razie nie będę o nich za dużo mówił, jak będą się z nimi działo, to będę robił update'y. No słodko mi jest, że wyłączyło mnie z pracy na te 9 miesięcy, to zrobię, tak? Chciałbym to opiąć czas, ale nie mogę. Tak ciężko było pracować. Ja tak sobie zawsze tłumaczę ludziom, jak mnie pytają, jak ktoś cię cały czas ciśnie do łóżka z góry. Ciężko jest otworzyć komputer, ciężko jest otworzyć maila, ciężko jest w ogóle oddychać, wszystko jest ciężko. Ale jesteśmy już w nowym miejscu,
mam trochę pracy do zrobienia, widzimy się później. I dzień dobry, witam po południu na moim spacerze. Ciepło, sporo pracy. Na Maderze wszędzie rosną kwiaty, co jest super fajne. Cały rok rosną kwiaty. To jest jeszcze fajniejsze. Sporo roboty było z Edward i School Guys. To w sumie tyle. W tych takich głównych tematach plus parę pobocznych. Ale już jest popołudnie, więc realizuję swój cel. 10 tysięcy kroków dziennie. Albo biegam, albo chodzę. Mam trochę swoich tras, którymi przemierzam każdego dnia. Wracając z tematu alkoholu, już prawdopodobnie w życiu nie wrócę do alkoholu, bo nie mam takiej potrzeby. Czegoś się nauczyłem, że część ludzi faktycznie odchodzi, ale to się pojawiają w życiu osoby, które nie spożywają alkoholu. I da się z nimi bawić, rozmawiać i snuć plany. Ja jestem tego zdania, że każdy niech robi co chce, nikogo nie zabraniam, ale ten trend, gdzie nie pijemy i pokazujemy światu, że się da, jest dobry i pomocny. Mi brakowało takiego pokazywania mi świata przez inne osoby, że się da. Teraz staram się innym pokazywać, że się da i można. I cały czas pracuję nad tym projektem Phoenix, aby wyjść ze wszystkim do lepszego świata, bo ten ostatni rok był zarazem trudny na wielu poziomach, a zarazem ekstremalnie uczący, pokazujący perspektywy, zmieniający moją rzeczywistość dookoła. Zakończenie historii z alkoholem, depresja, odnajdywanie siebie, brak pracy po tylu latach pracy, dzień po dniu, bez przerwy. To było ciekawe pod wieloma względami. I myślę, że będzie tylko lepiej i lepiej. Dlatego też nie wiem, jak często będę vlogował, ale będę się też pojawiał w innych miejscach. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam na mojego Instagrama Miro Burn. Tu najczęściej publikuję informacje, co się u mnie dzieje, prawie codziennie. Będę też na Cool Guysach mówił o swoich finansach, będę też miał inne aktywności YouTube'owe. Ale też będę się tu czasami pojawiał, żeby pokazywać, jak idzie mój proces. Mam nadzieję, że nie upadnę w miejsce, gdzie leżałem, a będę cały czas szedł podniesioną głową, z dobrym nastrojem i dawał w jakikolwiek sposób przykład innym. To tyle. Fajna ławka, co?